Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że druid Myszowór nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą jarla Krahan Krayt udało się go przekonać. O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam Naglfar przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi. Dajesz mi wybór.
Jedź, Putko.
miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ludzie mówią, że rak na rok jest bliski. No i skąd oni mogą wiedzieć, kiedy będzie chodzić? Ponoć Olaf od dwóch dni mięsa nie żarł. A on jak głodny, to zły. A na to miał się Ile mam czekać? Kończmy to. Gnieżdżą się harpie.
oddychaj.
dajesz mi wyboru.
przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to. Pamiętaj. Moja mała Norgun ma jutro urodziny, a ja nie wiem, co jej. Może jakiś. Przestrzegaj naszych zwyczajów, wiadomo być. No, zdobimy agrole. Przetopisz to ostrze i wykujesz na nowo. Witaj, biały wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Chętnie się rozejrzę. Bywaj.